Wojciech Cejrowski, podróżnik, dziennikarz, satyryk. Dzień dobry. Nigdy nie byłem dziennikarzem, ani przez sekundę, wie pan. Tak więc... pana tytułuje Wikipedia. Ale Wikipedia, proszę pana, jest do kitu. W Wikipedii mam 6 dat urodzenia na przykład. Jeżeli to jest dla pana miarodajne źródło informacji, to niedobrze. Wikipedia jest tworzona w zasadzie pospolitego ruszenia, no, czyli każdy tam wlewa, co mu się wydaje, że dobrze pamięta. Nie byłem nigdy dziennikarzem i nie, jakoś też nie mam ciągoty, żeby zostać. Widziałem pana rok temu na Marszu Niepodległości. Jak się panu podobało? Proszę pana, no dobrze, że są te marsze, nie? I podobało mi się bardzo, że z moją mamusią, która jest powyżej 70, maszerowaliśmy między 3 drużynami kiboli. I to byli tacy prawdziwi wojownicy, twardzi mężczyźni. Widać było, że oni między sobą mają konflikt i nawet mi ktoś wytłumaczył, że tam jedno to była Krakowia, a drugie to była jakieś coś tam Polonia czy coś, że oni tradycyjnie się tłuką. Ale na tym marszu chyba jakoś celowo utworzyli kordon wokół mnie i mojej mamusi. Być może, żeby przetestować moc własnych hamulców. Bo jeżeli na co dzień jestem w konflikcie, a tu jest jakaś wspólna sprawa, to dobrze, że mężczyzna czasami hamulce swoje przećwiczył. Czyli idę na zwarcie, idę do knajpy, w której normalnie prowokują. Czyli biały człowiek idzie do murzyńskiej knajpy i natychmiast murzyni mówią, chcesz w ryj. I on się sprawdza w sytuacji stresu oraz tego, czy potrafi siebie opanować, nie uciec albo nie wdać się w bójkę. Józef Piłsudski stosował takie ćwiczenia, wysyłał ludzi, jakby towarzystwa strzeleckie, to wysyłał młodych adeptów sztuki oporu wobec zaborcy na różne akcje. Nie dlatego, że oni tam byli potrzebni, bo wystarczyłoby 3 do rozrzucania ulotek, ale wysyłał 8 po to, żeby pozostałych 5 przetestowało samych siebie w takiej sytuacji. No więc tak, Marsz Niepodległości wspominam w takim dosyć szerokim kontekście. Cieszę się, że tę plugawą tęczę spalono właśnie wtedy. Nie ma co się ukrywać. Jeżeli człowiek podejmuje się takiego aktu obywatelskiego sprzeciwu, jak palenie plugastwa, obalanie bezbożnych pomników na przykład, jeżeli człowiek taki akt podejmuje, to powinien to podejmować z otwartą twarzą. Tak to ja i gotów jestem za tę sprawę ponieść konsekwencje, czyli pójść do więzienia, być wyrzuconym z pracy i tak dalej. Wtedy to jest prawdziwy akt woli niepodległej. Wydawało mi się, że widziałem, jak pan obrzuca rosyjską ambasadę. Pomyślałem sobie, że to niemożliwe, ale przeczytałem na drugi dzień pana wpis na Facebooku. Każdy Polak ma konstytucyjne prawo obrzucać ruską ambasadę wszystkim, czym tylko chce. No ma takie prawo i w prawie są też zapisane konsekwencje za obrzucanie ambasady. No bo jest tam jakiś międzynarodowy mir dyplomatyczny, ale prawo takie mamy, bo mamy... Każdy obywatel ma wolność daną w Konstytucji, wolności obywatelskiej. W ramach wolności obywatelskiej mam prawo sobie zrobić krzywdę, mam prawo strzelić pana w pysk i w ramach tego systemu potem ponoszę jakieś konsekwencje tego aktu, który dokonałem. No więc tak, każdy ma prawo nie lubić ruskich i wyrażać to na przykład w taki sposób, że obrzuca budynek, no nie osoby kamieniami, tylko budynek obrzuca farbą czerwoną. Na przykład. Albo rakietą płonącą jakąś. No każdy sobie decyduje, co chce robić. Ale to nie, myśmy z mamusią nie doszli do tej ambasady, bo się zakorkował, marsz był na tyle wielki i jakaś tam była koncepcja na końcu idiotyczna rozczłonkowania tego marszu na 2 połowy. Już nie pamiętam szczegółów, ale w którymś momencie to utknęło, a było zimno i myśmy się na placu Konstytucji wycofali, odprowadziłem mamusię do ciepłego. A w tym roku też się pan wybiera? Tak ogólnie zawsze się wybieram. Obywatel świadomy tego, kim jest, czyli tak, jestem Polakiem, tak, kocham Polskę, to jest moja ojczyzna i chcę walczyć o to, żeby Polsce było lepiej, żeby w Polsce było lepiej, żeby z Polską było lepiej. Skoro chcę walczyć, no to uczestniczę w patriotycznych zgromadzeniach. A takich zgromadzeń jest kilka. Dlaczego akurat to zgromadzenie? Dlatego, że nie lubię ruskich, proszę pana, w tym ruskich agentów typu Leszek Miller, który służył obcemu mocarstwu przez całe 10-lecia, kolaborował z armią okupacyjną, Aleksander Kwaśniewski, Oleksy, całe to towarzystwo służyło obcemu sowieckiemu mocarstwu. I ponieważ nie lubię ich, ruskich i wszystkich ruskich sług, to uczestniczę w Marszach Niepodległości, które przecież za cara też były. Inna była wtedy data, ale odbywały się, czy to przed powstaniem styczniowym, czy po powstaniu styczniowym, przeróżne marsze niepodległości.
No i uczestniczę w tym depozycie przodków, jakim jest po prostu Marsz Niepodległości, bo chcę, żeby Polska była niepodległa, żeby nie podlegała ruskim agentom na przykład, albo enerdowskim agentom, czyli Angeli Merkel. Enerdowa, wychowana, jakaś była, ona była szefową komunistycznej organizacji studenckiej. No wie pan, no to nie jest dobra rekomendacja do wolności. Tacy ludzie nigdy nie są wolni. Jak już złemu służyli systemowi, to mają to wdrożone resortowe dzieci. My rozmawialiśmy 1,5 roku temu i pan powiedział, że jedyny człowiek, który jest w stanie zgromadzić naród polski pod biało-czerwoną flagą, to Jarosław Kaczyński. Tak, rzeczywiście wtedy z takich symbolicznych, politycznych postaci, no to tak, bo o tym rozmawialiśmy. Nie o prymasie jakimś, nie o depozycie Jana Pawła II, nie o meczu piłkarskim, nie o Adamie Małyszu, tylko rozmawialiśmy wtedy o polityce, no to z politycznych postaci. I właśnie trochę jeszcze trochę o polityce, bo co się stało przez te ostatnie 1,5 roku? Widział pan, jak tłumy na Marszu Niepodległości, którego Jarosław Kaczyński nie organizował, a było tam 100 tysięcy ludzi. Pierwszy raz Korwin, też postać na prawicy, 7% przekroczył. I czy nadal pan uważa, że tylko Jarosław może gromadzić Polaków pod biało-czerwoną? Tak, uważam. Korwin może zwodzić ludzi. Te jego prosowieckie wypowiedzi, to, że on teraz jest proputinowski, one są już nawet nie podejrzane, tylko one są jakoś dowodem na to, że ten facet jest libertarianinem, jeżeli chodzi o takie swobody gospodarcze i tak dalej, natomiast nie jest za niepodległością Rzeczypospolitej, bo jeżeli mamy lizać buty Putinowi, to już wtedy Korwin się dla mnie nie różni niczym od Donalda Tuska, który lizał buty Putinowi. Wypowiedzi na temat Grzegorza Przemyka też podważają całkowicie wiarygodność Korwina, albo zwariował kompletnie na stare lata, jest geniuszem. Szachy dobrze gra, czy coś jeszcze, po prostu jego mózg jest genialny, natomiast wytwory tego mózgu niekoniecznie muszą być genialne. Geniusz ma prawo ześwirować kompletnie i wie pan, zostać Beethovenem łamane przez Einsteinem, tylko jedno z drugim wymieszane. Także Korwin odjechał, a wiele wskazuje na to, że to jest jakiś rodzaj ruskiej propagandy i agentury, ten facet. Zresztą jego przeszłość w PRL-u też była podejrzana. Potem jak robił Nie polityki realnej, to myśleliśmy, że no tam za PRL-u próbował. Przecież on był w jednej z tych partii, które służyły systemowi. Stronnictwo demokratyczne. To jeszcze zostawiając Korwina, a narodowcy? Co narodowcy? No Ruch Narodowy też ma teraz aspiracje polityczne. Może se mieć, ale ich nie widać nigdzie. Ruchu Narodowego nie widać. Nie jest to ruch masowy. I w tym kontekście, wie pan, no, demokracja jest taką grą, w której marginesy się nie liczą. Marginesy są odcinane. Chyba, że jest to margines promowany typu sodomici. Bo nam jest do czegoś potrzebna promocja takiego marginesu. I on jest wyniesiony wtedy w nienaturalny sposób na piedestał i robi się z tego marginesu grupę niby większą niż ona jest. No bo pederaści to jest margines, jeśli chodzi o statystyki. Natomiast ich uczestnictwo w mediach na przykład. Sadza się pederastę obok księdza. I teraz ksiądz reprezentuje 60% narodu, a pederasta 1%. Natomiast w tym programie mają 50-50. To jest układ nieuczciwy, który zaburza naszą percepcję, no bo siedzą jak równy z równym, a nie są sobie równi. Wartości, które prezentuje ksiądz w tym programie, są statystycznie dużo częściej obecne w społeczeństwie niż ten pojedynczy zboczeniec z jego ideami. Czyli dla pana, jeżeli chodzi o polską prawicę, tylko środowisko skupione wokół Jarosława Kaczyńskiego? Jarosław Kaczyński nigdy nie był prawicą polską. To jest socjalista, trochę tak jak Józef Piłsudski. Nie był prawicą, on był konserwatywny, jeśli chodzi o sprawy niepodległościowe, sprawy obyczajowe i tak dalej. Natomiast ideologicznie nigdy Jarosław Kaczyński nie mówił, że jest prawicą. Jego kapitalizm interesuje tylko wtedy, jeżeli będzie przytłumiony przez solidaryzm społeczny. Więc to nie jest prawica. My sobie to tak nazywamy, bo tak jest łatwiej. Ale czasami warto patrzeć na treść bardzo dokładnie, bo myśmy w 1989 roku, moje pokolenie, zrobiło taką pomyłkę właśnie, że przyjęliśmy, że wszyscy, którzy są antykomunistami, to jest prawica. Podczas gdy wśród tego zrywu antykomunistycznego były takie nieciekawe postaci jak Adam Michnik, kompletnie nie mający nic wspólnego z prawicowością czy z narodem polskim, bo on by nie chciał narodu polskiego, tylko chciałby jakiś taki ogólnoeuropejski ble.
No wie pan, po tej tak zwanej prawej stronie był tam, był Kuroń, cała Unia Wolności, przeróżny typ Celiński, który okazał się potem zdrajcą i w SLD teraz jest działaczem. Więc jeżeli dzisiaj zaczynamy definiować Jarosława Kaczyńskiego jako polską prawicę, to też może warto, żeby nie popełnić błędu z roku 89, warto się przyjrzeć dokładniej. Bo załóżmy, że obalimy ten komunistyczny układ, wypędzimy ruskich agentów i NRD-owskich agentów, wybijemy się na niepodległość, wtedy zacznie być ważne, kim ideologicznie jest Jarosław Kaczyński. Czy rzeczywiście jest prawicą, czy wtedy się okaże, że jest niepodległościową, ale jednak lewicą. Moim zdaniem jest lewicą. Niepodległościową, chce niepodległej Polski, niepodlegającej obcym wpływom, samorządnej i samodzielnej, ale w ramach tej samorządności on by chciał zdecydować, żebyśmy mieli dużą pomoc społeczną, zasiłki, żeby nie było umów śmieciowych. Najlepsze możliwe umowy to są umowy śmieciowe z punktu widzenia pracobiorcy i pracodawcy. Najwięcej mam w ręku, najwięcej mogę dać mojemu pracownikowi na umowę śmieciową. Śmieciowe są wszystkie inne umowy, w których wyrzucamy do śmietnika forsę na ZUS. Zbankrutowana instytucja, nic tam nie ma i nigdy z niej nie będę miał, natomiast wszyscy mówią, no tamte coś tam śmieciowe, te zlecenia i tak dalej, natomiast umowa o pracę to jest cudowna. W umowie o pracę połowa forsy, którą mógłbym panu dać, wywalona jest w kompletny śmietnik ZUS-u. Co musiałoby się stać, żeby pan zanurkował do szamba, czyli wszedł do polityki? Proszę pana, naród musiałby troszkę chcieć, bo też Józef Piłsudski przez aklamację był wybrany naczelnikiem państwa. Więc są takie, to nie trzeba być od razu naczelnikiem państwa, na różne funkcje w państwie kandydat wyczuwa poparcie społeczne i chęć społeczeństwa, ty nam to zrób. Kardynał Stefan Wyszyński był przywódcą narodu za czasów komuny, chociaż nigdy nie był wybierany w demokratycznych wyborach, ale czuł, że jego mamy za jedynego władcę, który może jakoś naszymi duszami zarządzić naszymi sprawami. No więc musiałbym poczuć coś takiego. Powtórę, to musiało być inne państwo. Najpierw musimy obalić to, co jest, a potem możemy budować. Musiałyby istnieć okręgi jednomandatowe, musiałaby istnieć odpowiedzialność urzędnika za sprawowaną funkcję, odpowiedzialność głową. Czyli na przykład, jeżeli poseł sprzeniewierzył się swoim obietnicom wyborczym, to traci mandat. Instytucja odwołania posła znana w przedwojennej Rzeczypospolitej. Obiecywał na wiecach wyborczych, że nigdy nie zagłosuje za podwyższeniem podatków, potem łapiemy go na tym, że zagłosował za podwyższeniem podatków, z bomby traci mandat, gdyż oszukał. Najpierw musi pojechać do swojego okręgu wyborczego i zrobić jakiś rodzaj referendum i powiedzieć, chłopaki, zmieniły się parametry, obiecywałem, że nigdy nie zagłosuję za podwyższeniem podatków, ale idzie wojna z Rosją, chcę zagłosować za podatkiem wojennym. Czy mój okręg wyborczy mi na to pozwala? Jak okręg wyborczy się zgodzi, na zebranie przyjdą, coś powiedzą, to on jest wtedy czysty. Więc musiałaby być jednomandatowe okręgi wyborcze, wtedy ja odpowiadam za swoje czyny i zaniechania. Musiałaby być odpowiedzialność za to, co zrobię, złego czy dobrego. I parę innych takich parametrów. No, przywróciłbym ciągłość państwa polskiego poprzez najpierw wyrzucenie wszystkich przepisów, które powstały po 1939 roku. Co do jednego. Przywrócenie ciągłości państwa musi się odbyć za pomocą takiego aktu, że wznawiamy stan prawny z roku 1939, z 1 września. Bo to był ostatni moment, kiedy wszystko w Polsce było legalne. Każdy akt prawny po, jeżeli nie był uchwalony przez organy państwa podziemnego na przykład, to już był nielegalny, bo to już komuna wprowadziła. No i wie pan, od tego bym zaczął. Taki dobry punkt startu, uczciwy. Jest pan jedną z nielicznych osób, która odwołuje się jeszcze do takiego kapitalizmu XIX-wiecznego. Czy myśli pan, że to już jest tylko wspomnienie, tamte zasady? Czy rzeczywiście wierzy pan w to, że to może się jeszcze udać wprowadzić? Proszę pana, ja uprawiam taki kapitalizm. Jak jeżdżę po świecie, robię boso przez świat i tak dalej, to się umawiam z kontrahentami moimi na gębę, na konkretną forsę, a nie na jakieś obietnice, bez faktury. Więc ten XIX-wieczny, nazwijmy to drapieżny kapitalizm, taki uczciwy, męski, że na coś się umawiamy, ja dotrzymuję umowy, on istnieje na całych wielkich połaciach świata. W Stanach Zjednoczonych interesy prowadzę w ten sposób. Z moimi bliskimi współpracownikami tu w Polsce też prowadzę interesy na zasadzie XIX-wiecznego kapitalizmu. Dzwonię do mojego drukarza, mówię, poproszę wydrukować mi 10 tysięcy książek. Dzwonię z Ameryki, on wie, że jak przyjadę do Polski, mu zapłacę.
i nie ma chwili wahania, żeby mi na gębę wykonać moje zamówienie. Nie pyta mnie, czy ja mam papiery na to, czy będzie zamówienie, czy nie będzie, bo wie, że jestem wiarygodną marką. Więc jest możliwy taki kapitalizm. Arabowie handlują tankowcami ropy na słowo honoru. Więc ten uczciwy XIX-wieczny kapitalizm, on funkcjonuje na ogromnych połaciach świata i jest jak najbardziej wykonalny w Polsce. Funkcjonował tutaj w 1991 roku, kiedy pod Pałacem Kultury Szczęki były otwarte. Nikt nie chciał od tych ludzi biednych, którzy się dorabiali majątków, kasy fiskalnej. Nikt nie chciał, żeby zakładali firmy, żeby prowadzili księgowość jakąkolwiek. Dorabiajcie się. Bieda nie powinna być opodatkowana, bo biedy na to nie stać. Człowieku, dorabiasz się swojego pierwszego mieszkania, pierwszego samochodu, nie będziemy ci przeszkadzać. Czyli wie pan, nie wiem, który pan jest rocznik, ale za pańskiego życia jeszcze w Polsce funkcjonował taki kapitalizm. Wiem, wiem. Tylko załóżmy taką sytuację. Pan by przemówił nawet do środowiska, które pana tak bardzo lubi, czyli na przykład wyborców PiS-u. Gdyby pan im powiedział, że na przykład trzeba sprywatyzować służbę zdrowia, to oni by pana pogonili. Tak, bo oni są socjaliści. Natomiast służba zdrowia, czy wolę zbankrutowaną, czy wolę prywatną? Poza tym, wie pan co, to nie jest kwestia postulatu. Nie ma innej służby zdrowia, jak tylko prywatna. Jak sięgniemy, jeszcze wie pan, szczątki są osób, które po prostu idą do państwowego szpitala, ale te terminy, o których słyszymy, za 14 lat operacja oka, te układy, o których słyszymy, jak pan chce przyjść do szpitala, musi pan zapłacić. To jest wszystko świadectwo, że praktyka to jest medycyna płatna prywatnie. Ktoś komuś musi zapłacić, a nie bezpłatna, tak jak napisano w teorii konstytucyjnej. Więc rozmowa z pisiorami na ten temat nawet niespecjalnie ma sens, bo oni obracają się w sferze pewnej idei i kompletnej fikcji. No jest w konstytucji napisane coś, co kompletnie nie funkcjonuje w rzeczywistości. Nie ma tego, nie ma latających ryb. No i w związku z tym nie ma bezpłatnej służby zdrowia i tyle. Nic bym w ogóle z nimi nie gadał, wie pan, tylko bym zlikwidował jedną rzecz, która jest wkurzająca. Zezwolenie na pracę. Jak można komuś zezwalać? On ma prawo pracować. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Ma z urodzenia, z faktu, że jest człowiekiem. Ma prawo pracować na siebie. Nie mogę zabraniać albo zezwalać na pracę. W związku z tym, jeżeli ktoś, kto nie jest lekarzem, chce pana leczyć, uważam, że ma takie prawo, jeżeli pan przyjmuje jego usługę. Musi tylko stanąć w prawdzie. Idę do kogoś, kto leczy zęby, pytam, czy masz dyplom dentysty z jakiejś akademii medycznej. Jak on mi uczciwie powie, nie mam, to jesteśmy wtedy w pięknej sytuacji prawdy i wolności. Ja mogę nadal wybrać jego borowidło ponad borowidło droższego faceta, który studiował 7 lat medycynę. Jest naprawdę dobrze wykształcony przez profesjonalistę. Mogę pójść do tego samouka. Więc byłbym za takim uwolnieniem rynku. Nagle by się okazało, że za 2 jajka mogę sobie wyrwać ząb u jakiegoś faceta, który przyjechał z Syberii. Mój wybór, mój ząb.